Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, w końcu. Trzy łobuzy. Poczekaj, daj mi chwilę. Dostałem, no i dostałem, no oczywiście, no przecież jak, no ja inaczej nie funkcjonuję. No. Teraz tak, jak widziałeś, pierwszy wjazd porównałem sobie Króla i Watergold Premier, czyli pierwsza wersja, bo jeszcze jest wiadomo, druga wersja, poprawiona. I teraz tak, jeżeli chodzi o zapach, nic specjalnego. Żaden nie pachnie jakoś ekskluzywnie, wiadomo, no tutaj to już nic się nie dzieje, bez emocji. I najnowsza wersja. No tutaj, no można powiedzieć, że coś tam pachnie. I teraz tak, zacząłem to porównanie i to było przed zimą, tak już jesiennie, kurczę. Stwierdziłem, że na machę, nie, przepraszam, nie, to była wiosna. Wiosna, tak, wiosną i to było tak w maju. W maju stwierdziłem, że porównam sobie na masce, gdzie siedziała 111 i niestety no, nie była serwisowana, zresztą to już wiesz, odpowiednio, specjalnie nic nie robiłem, a siedziała. I aplikacja, no cudów nie było, no to była tragedia. I z tym też nie było rewelacji, bo już lakier szorstki, te osady mineralne już łapały ten produkt. Tutaj to dotarcie temu graniczyło z cudem. Później pojechałem sobie panele, żeby zobaczyć różnicę. I ten ewidentnie leży inaczej. Ale żeby sprawdzić te trzy produkty, czy rzeczywiście Król jest tylko jeden, stwierdziłem, że zrobię sobie korektę maski. Korektę, dokładnie. Tam od cięcia, bo
pastę FX-a próbowałem, sobie tam testowałem, tam było kilka grubasów, więc zrobiłem pełną korektę, odtłuściłem, okleiłem i zobacz, jak to wyszło. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure. Idealnie. Po prostu perfekcyjnie. Tutaj nic dodać, nic ująć. Biorę latarkę inspekcyjną i patrzę, czy są jakiekolwiek smugi. Wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks. I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug. All my problems that I shove. I got nightmares in my head. I fear. Ok, tutaj jakby troszeczkę ciężej i czuję, jakby było bardziej tłusto. Zostawiam mikrofibrę, biorę latarkę inspekcyjną i patrzymy. Tak, smuży. Smuży, ewidentnie smuży. Ok. Czy coś się zmieniło? Tak, potrzebowałem odwrócić i dotrzeć ponownie. Ok, to już wiemy. Zdecydowanie gorzej niż klasyk. No i teraz nowa ulepszona wersja. Mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Biorę latareczkę i sprawdzamy, jak wyszło przy latareczce. Perfekcyjnie. Idealnie. Gites. Super. Śliskość. I badamy. Fantastycznie. Rewelacyjnie. Ten primer, chyba tak. Primer. Środkowy, bardziej śliski od tamtego. Tu śliskość. Kurwa. Poprawiona wersja ma taką samą śliskość jak klasyk gatunku. Tutaj najgorsze docieranie. Nie jest beznadziejne, ale najlepsza śliskość. I teraz patrzymy. Ściemniacz. Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.
It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck. Can't stop, unplug. Feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real. Anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real. Anxiety can foggy all this stuff. Tak jak słyszałeś, w trakcie tak naprawdę nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o aplikację na maskę, gdzie była zatrolona, a na maskę, gdzie była przygotowana perfekcyjnie. Jeżeli chodzi o aplikację Mistrz, później ten produkt i na końcu niestety ten, czyli pierwsza wersja. Na przygotowanym lakierze dramatu nie było, ale tutaj jeżeli miałbym położyć ten produkt, to na dwie właśnie mikrofibry. Jedną jakbyś zbierał produkt, drugą docierasz. I teraz jeżeli chodzi o te produkty, a to może na końcu podsumuję, śliskość. Ho, panie, śliskość. Zdecydowanie wygrywa ten. Jedyneczka. Może zróbmy tak, że to będzie tak. Król, jedynka i dwójka. Wersja ostateczna. To jedyneczka, no tutaj bryluje. Dwójka i król na tym samym poziomie. Kolejna rzecz, przyciemnienie, no to ten miażdży. Z tych wszystkich najbardziej przyciemnia. Tu mamy zdecydowanie tylko połysk. Delikatne przyciemnienie, mega przyciemnienie. Tu maskowanie będzie mistrz. Na masce, która była, i tutaj teraz możemy powiedzieć, że coś przyciemnia. Na masce, która była wyciągnięta do zera, no właśnie. Która była oczyszczona, więc tutaj no nie da się inaczej, no przyciemnia i to znacznie. Jeżeli chodzi o połysk, tak jak widziałeś, no GoPro pokazuje jakby było wszędzie idealnie. Zdecydowanie tu. Tu jeżeli chodzi o połysk, poezja. I kolejna rzecz, test trwałości. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have
done it before, man, I'm not perfect. I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Jeżeli chodzi o trwałość, niby podobnie, a jednak, z tym, że no właśnie, jest różnica, jeżeli chodzi o położenie na masce. Z lewej strony, wiadomo, niby auto tam jest najmniej obijane. Nie niby, ale tak jest. Najgorzej ma produkt z lewej strony auta, czyli gdzie się mijamy. Ale moim zdaniem z tego względu tak zrobiłem, bo pierwszy, drugi, trzeci, czyli ta trzecia wersja powinna być naj. No właśnie. Teraz tak, jeżeli chodzi o test trwałości, najgorzej moim zdaniem wypada ten produkt. Wszystkie siedzą idealnie do 2 miesięcy. Czy ten posiedzi dłużej. Nie wiem jak, znaczy wiem jak się zachowa. Powiedzmy, że tak naprawdę jeżeli chodzi o trwałość, moim zdaniem ten.
Nie będzie to znaczna różnica. Najsłabiej ten. On tak naprawdę 2 miesiące i po wszystkim. No, momentalnie umiera, można powiedzieć. Ten, kurczę, no, on jest tak właśnie między młotem a kowadłem. Między tym a tym, tak kurczę, tak go starali się zachować troszeczkę jedynki i króla. I tak, kurczę, wyszło to tak, no, ciekawie. Jeżeli chodzi teraz tak, kolejna rzecz, słuchaj. Jeżeli chodzi o samooczyszczanie, no kurde, to ten miażdży. Tak, naprawdę. Tu śliskość, od razu było widać. Od razu było widać, gdzie było mniej brudu. Później ten, a później ten. A dlaczego? No bo wiadomo, no był z prawej, z lewej strony maski. Ale ten ewidentnie, jeżeli chodzi o oprysk, najmniej brudu zostawało na nim. Teraz tak, jak ja widzę te produkty? Dla mnie QD, taki Quick Wax Sealant. Naprawdę, położyłem ten produkt, uzupełniłem powłokę od Delixirum. Słuchaj, siedzi jak wściekły. Naprawdę uwielbia powłoki. Ten produkt kocha wręcz powłoki. Kocha, naprawdę. Ja, jeżeli miałbym go traktować, to jako Sealant. Tylko i wyłącznie. No, tak mi ją uzbroił. Słuchaj, ja do tej pory jeżdżę i tam się nic nie zmienia. Tak jakbym przed chwilą tą powłokę położył. Naprawdę. Kocha powłoki ten produkt. Tutaj, słuchaj, na powłokach jest też super. Jest rewelacyjnie. Ale ten jest miazga. I kolejna rzecz. Zobacz, jeżeli chodzi o przyciąganie kurzu. Ogień, co? Mistrz, naprawdę. I tak naprawdę szukam produktu, który by tak nie łapał kurzu, ale do pierwszego mycia. Czyli rewelacja. Jak to, powiedzmy, Quick Detailer. Mycie, aplikacja i słuchaj, no rewelacja. No naprawdę, ja byłem w szoku. Minimalna ilość w porównaniu do tych, to te tak wyglądały, jakby były nastawione na to, żeby łapać kurz. Naprawdę, fantastyczna sprawa. Jeżeli mieszkasz w terenie, gdzie się kurzy, albo masz drogę taką, kurczę, właśnie piaszczystą, szutrową, to ten produkt jest dla ciebie. Naprawdę minimalna. Ja stoję w pracy nieraz przy ulicy i tam jeżdżą autobusy, to auto jest naprawdę mega zakurzone. I to właśnie było nagrywane po tym, jak stało na ulicy. Wiadomo, no ten kurz to tam, kurczę, śmiga, nie? Jak stoję, powiedzmy, jakieś 70-80 cm od jezdni. Od pasa bus. No to tam autobus, no nie ma szansy, żeby nie zarzucił. I no obłędnie, naprawdę. Fenomenalnie, jeżeli chodzi o kurz. Znaczy, no jest taki antystatyczny, można powiedzieć. Rewelacja pod tym względem. Kolejna rzecz, co chciałem powiedzieć. Kurde, i mi zabrakło słowa. A, bo ja jestem w trakcie jeszcze testu. To nie jest tak, że one się już skończyły na masce. Nie, ja teraz chyba ostatnie było koniec wakacji, jak nagrywałem ostatnie mycie. I stwierdziłem, że one już tak powoli, tak umierają, no ale ileż można badać, kurczę, Quick Detailer, no wiadomo, no dajmy sobie spokój, no kurczę. Moim zdaniem 2 miesiące to już jest brzytwa. Miesiąc to już jest rewelacja. Miesiąc. No to one miesiąc to siedzą na miękko. Z palcem w uchu. Więc rewelacja. Także każdy się sprawdzi, jeżeli chodzi o trwałość miesięczną. Teraz tak, jakość połysku po takim czasie, no... Tutaj wygrywa król. Będę chciał, jak już tak ewidentnie stwierdzę, że już koniec testu, będę chciał, bo już nie będę, kurczę, wrzucał dalszych myć, bo to jest bez sensu, mytę szamponem, który się już pojawił, tak, pojawił się z Pure Chemii właśnie, pojawił się z Pure Chemii, tak, cały czas nie myję. 30 ml, 50, zależy jak mi leży i zobacz, siedzą. Także, żeby nie było, że tak sobie strzeliłem, że
WSR z Pure Chemii jest bezpieczny. Jest mega bezpieczny dla wosków, dla kudeków, dla silantów. Chyba że przegniesz z ilością. Wiadomo, jak dasz 100 ml, no to może podgryźć. Ale wracając, będę chciał na koniec filmu, jako propozycję, wrzucić jeszcze, żeby pokazać, bo tak naprawdę mycie jest identyczne na tej masce, w każdym miejscu, jeżdżę tak samo rękawicą i tak samo osuszam. Jakość zarysowania, albo ilość zarysowania, nie jakość, bo jakość to może być różnie odebrane. Ilość rys. Czy któryś z tych produktów rzeczywiście się wyróżnia? Patrząc na to, że ten moim zdaniem, te właściwości, kurczę, tego poślizgu chyba ma najlepsze, bo tak naprawdę ten, jeżeli chodzi o kurz do pierwszego mycia, tu mega oczyszczanie to tak dwa mycia i tak już się wyrównuje do tego. Także, no król może być tylko jeden. Osobiście, jakbym miał wybrać z tych trzech, no to wiadomo co. Ten, zdecydowanie. Aplikacja, połysk, w słońcu go atakujesz i nic. A tego próbowałem dotrzeć na czarnym Unii. Słuchaj, no jest przeprawa. Naprawdę. Produkt jest wymagający. Tu się nie da ukryć. Na czarnym Unii to o, przeprawa. A jeszcze jak wpadniesz na Hundę, to nie zazdroszczę. Tam ze 3 mikrofibry. I niewielka ilość, bo on jest taki trochę tłuścioszy. Właśnie. No dobra, słuchaj. Mam nadzieję, że tym filmem pokazałem, że król może być tylko jeden. I kurczę, no chcieli poprawić, ale co? Jak można poprawić mistrza? Właśnie. Z połyskiem, z aplikacją, z trwałością i z kropelkami. Kropelki, a ten ma najkształtniejsze, chociaż tutaj też było fajnie. Tu moim zdaniem tak najsłabiej, ale najdłużej ten. Te to widać takie aż podcięte, takie kurcze, takie... No właśnie, takie zajebiaszcze, więc tutaj kurczę, no nie, no król może być tylko jeden, no nie będę się oszukiwał, tak naprawdę mając powłokę, kurczę, jedziesz z tym produktem i zapominasz o wszystkim, kurczę, raz na miesiąc uzupełniasz sobie tym produktem, żeby dodać zajebistego połysku, poślizgu, ewentualnie nawet co mycie. Kto bogatemu zabroni, słuchaj, kurczę. Produkt jest obłędny i zdania nie zmieniam. Na chwilę obecną ze wszystkich detailerów, quick detailerów, ten wygrywa jednak. Kurczę, tutaj jakość tego połysku, zresztą było widać i no, miękkość tej aplikacji, wszystko jest tak, jak być powinno, nawet w słońcu. Ja to kiedyś rzucałem na Tigrze. Grzało niesamowicie, patrzę na słońce. Grzało niesamowicie, a ja w słońcu zero smugi i znikasz. A spróbuj to zrobić z tym. Albo z tym. Gwarantuję ci, że już tak cudownie nie będzie. Tu mamy idioto-odporny produkt, który moim zdaniem długo nie będzie miał konkurenta. Chyba że jest coś, czego ja nie miałem, a na pewno jest, bo kurczę, no wiele rzeczy nie miałem i nie będę pewnie miał, bo jest tego za dużo. Dobra, zapraszam cię, nie do dalszej części filmu, na do propozycji na samym końcu, gdzie będę chciał pokazać, bo myślę, że zrobię jeszcze jedno mycie, wjadę do garażu, osuszę i wskoczę z lampą inspekcyjną i zobaczymy, który panel będzie najbardziej porysowany. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! A, jeszcze jedna rzecz. Dziękuję za produkty, że mogłem się nimi pochwalić i pokazać, że króla się nie da oszukać. Hej!